Drodzy Państwo, miło mi powitać. Miło mi też będzie Państwu przedstawić właśnie historię szachów, ale w jej pierwszych stuleciach tej gry, a między prawdą, legendą, dlatego że szachy obrosły wieloma rzeczywiście legendami, które czasami warto jednak rozwiązać i w takim prawdziwym świetle ukazać. Wśród historyków szachów większość opinii głosi, że wywodzą się one z Indii i pochodzą od gry zwanej chaturanga. W sanskrycie nazwa ta oznaczała cztery armie. Pierwsza część tego słowa, chatur, oznacza liczebnik cztery, podczas gdy druga część, anga, oznacza broń, armię i jest używana w tym kontekście na oznaczenie poszczególnych ówczesnych sił zbrojnych. Gra była symulacją wojny, w której reprezentowany był każdy z rodzajów broni, czyli rydwany, można by było je porównać ze współczesnymi wozami bojowymi, słonie bojowe, coś jakby współczesne czołgi, kawaleria i piechota. Oprócz nich był Radża, król, i jego doradca, generał. Gra była rozgrywana na planszy 8x8 pól, zwanej Ahtapada, która została zapożyczona z jakiejś nieznanej nam jeszcze i chyba niepoznanej wcześniejszej gry. Najwcześniejsze wzmianki o chaturanga pochodzą z napisanego w VII wieku naszej ery eposu Harsha-Harita, sławiącego panowanie indyjskiego władcy Harsha-Vardhana. To jest pierwsza połowa wieku VII. Zjednoczył on całe północne Indie, był też ostatnim niemuzułmańskim władcą w tej części Indii. Epos ten opisuje spokojne czasy jego rządów, a autor mówił, że pisał, że ludzie uczyli się o wojnie tylko z gry zaprojektowanych do symulowania działań wojennych. Zapewne za pośrednictwem kupców ruszających w jedwabny szlak chaturanga dotarła do Persji. Tam gra ta uległa pewnej modyfikacji, przez co zmieniła się w grę zwaną już szatranż. Pojawiły się wówczas nowe figury, których ustawienie startowe na desce i ruchy były bliskie współczesnym szachom. Figurami były Al-Szach, czyli król, Al-Firzan, wezyr lub mędrzec, to odpowiednik współczesnego hetmana lub też królowej. Al-Roch, zamek, dziś wieża. I chyba ta nazwa popularna wieży najlepiej przetrwała od czasów perskich. Dalej mamy Al-Fil, słoń, czyli dzisiejszy goniec. Al-Faraz, jeździec, oraz Al-Be'izak, piechur, czyli pionek. To właśnie w Persji około 840 roku został napisany najstarszy znany podręcznik do gry w szatranż, Kitab Ash-Harranj, czyli Księga o Szachach. Jego autorem był działający na dworze kalifa Bagdadu Al-Adli Ar-Rumi. To jest ogólnie IX wiek. Ciekawa jest nazwa autora tej księgi o szachach. Al-Adli Ar-Rumi. W tłumaczeniu z perskiego i po części z arabskiego okazuje się, że nie znamy autora, bowiem gdyby dokładnie i literalnie przetłumaczyć, to jest mistrz
w sensie nauczyciela, i ad Rumi z Rzymu. Ale oczywiście nie chodzi o to, że był to Rzymianin, czy pochodził z Rzymu, albo był z nim związany. Nie. Tu raczej idzie o seldżucki sultanat Rum, sultanat rzymski, który powstał w centralnej Anatolii właśnie w VII stuleciu, na terenach zabranych Bizancją. Ciekawa jest też inna, dla porównania inna etymologia wywodzącego się z języka perskiego terminu szachmat. Filolodzy tłumaczą ten termin jako król jest bezradny, król umarł lub król jest opuszczony. Patię oczywiście tych szachów czy szatrandżu wygrywał ten, kto sprawił, że król przeciwnika pozostawał bez realnej możliwości odpowiedzi, oczywiście poza poddaniem się. Stąd też te określenia król bezradny, król opuszczony. Wraz z arabską ekspansją w Europie, Półwysep Iberyjski, Sycylia, południe Półwyspu Apenińskiego, szatrancz przywędrował na nasz kontynent. Naturalne jest więc, o jeszcze tutaj, proszę, mamy Chaturanga i rozstaw pionów tych czterech armii, czy raczej bierek. Inne wyobrażenie tego samego momentu, kiedy właśnie jakiś legendarny posłaniec indyjski ma przybyć do szacha perskiego i przedstawić mu ową grę. Jak wspomniałem, wraz z ekspansją arabską i szatrancz przybył do Europy. Naturalne więc, że największą popularnością gra ta cieszyła się w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie albo też Arabowie bezpośrednio rządzili, albo też było blisko do nich. Z drugiej strony szachy przenikały do Europy z Persji poprzez tereny Cesarstwa Bizantyjskiego. Wkrótce szachy rozpowszechniły się w całej Europie, a Wikingowie przenieśli je nawet na Islandię i Grenlandię, zyskując w ten sposób coraz większą popularność, ale przede wszystkim wśród elit. W XV stuleciu szatrancz uległ pewnym modyfikacjom, które doprowadziły do współczesnych zasad gry w szachy. Przede wszystkim piony mogły już wówczas w pierwszym swoim ruchu przeskoczyć o dwa pola. Hetman, zwany wówczas królową, zastąpił wezyra i uzyskał możliwość poruszania się we wszystkich kierunkach o dowolną ilość pól. Wprowadzona też została roszada. W szachy grywali władcy, duchowni i rycerze. Ale jakże wówczas cienka była granica pomiędzy rozrywką a hazardem. Najbardziej rozpowszechnioną, co prawda, a jednocześnie już jeszcze taką niezbyt wybredną, była gra w kości. Za grę hazardową była uznawana także skądinąd poważna i trudna gra w szachy. Obie te gry zostały bardzo szybko potępione. Na ziemiach polskich już w statucie wiślickim Kazimierza Wielkiego całkowicie wówczas z tych gier nie zakazano. Byłoby to zgoła niemożliwe. W statutach zapis mówił, że poddani mogą grać w kości tylko wtedy, gdy stawką była gotówka. Zakazano grać na kredyt i na nieruchomości. Inny artykuł statutów Kazimierza Wielkiego mówił, że ojcowie nie odpowiadają za długi kościane i szachowe swoich dzieci, o ile nie wydzieli rodzic im wcześniej części majątku.
Szachy w Polsce pojawiły się już we wczesnym średniowieczu. Podczas badań archeologicznych w Sandomierzu wykopano figury szachowe z XIII wieku. Jest to niemal cały komplet szachowy, brakuje tylko trzech pionów. Ale mniej czy bardziej zdekompletowane szachy znajdowano nie tylko tu, w przykładowym Sandomierzu. Tak było na Ostrowie Tumskim, we Wrocławiu, na Wolinie czy w Kołobrzegu. Zaś pierwsza wzmianka pisana o szachach, o grze w szachach, pochodzi z 1372 roku. Kronikarz Janek z Czarnkowa, jak sam pisał, grał w szachy z arcybiskupem Jarosławem w jego dworze w Żninie, a więc nie tak daleko już. No i mamy dwóch duchownych, i to najwyższej rangi, bo i arcybiskup, i członek kapituły gnieźnieńskiej pogrywali u sobie w szachy. Zadziwiać może niechęć do szachów i zakazy uprawiania tej gry. Dotyczyło to zwłaszcza duchowieństwa, zarówno diecezjalnego, jak i zakonnego. Jest to wszak rozrywka intelektualna, wymagająca wprawy i wiedzy. Jednak bywało, że nadużywano gry w szachy w celach hazardowych. Poza tym szachy jako gra trudna, wymagająca sporej wiedzy, w tym także matematycznej, mogła powodować brak zrozumienia i tym samym uznania jej za jakiś szatański, pogański wynalazek. Figury szachowe stały się też alegorią przedstawicieli ówczesnych stanów społecznych. Pewne usprawiedliwienie gry w szachach przyniósł pochodzący z około 1300 roku moralitet traktat włoskiego dominikanina Jakuba de Cesolis pod tytułem Księga figur szachowych. Szachy stały się okazją do przytaczania nauk społecznych, politycznych, a nawet religijnych. Wspomniany przed chwilą Jakub de Cesolis, to jest miasteczko w regionie Asti w północnych Włoszech, prócz reguł gry przedstawiał też szachy jako wzór uporządkowanego życia społecznego. Nic zatem dziwnego, że jego traktat był w średniowieczu niezwykle popularny i stał się przedmiotem rozmaitych przeróbek, jak choćby czeski traktat o grze w szachy Tomasza ze Sztitnego. Umarł on w roku 1404, tyle o nim wiadomo. Pod koniec XV wieku zaczęły się pojawiać pierwsze podręczniki szachowe, ale to już w znaczeniu tam współczesnych szachów. Jeden z nich ukazał się w 1497 roku w Salamance pod tytułem, bardzo rozbudowanym tytułem, Rozprawa o miłości i sztuce szachowej ze 150 przykładami partii. Jej autorem był Luis Ramirez de Lucena. Szczególnie zawzięta rywalizacja toczyła się między hiszpańskimi a włoskimi mistrzami szachownicy. Na dworze króla Filipa II, króla Hiszpanii, działał ksiądz Ruy López de Segura, który był autorem podręcznika do gry o tytule Księga o odkryciach i sztuce gry w szachy. Użył w nim wówczas po raz pierwszy słowa gambit, które wywodzi się z włoskiego słowa gambetto, co oznacza nóżkę. Zaś zwrot dale il gambetto oznaczać ma podstawić nóżkę, stając się tym samym synonimem szachowego podstępu. W szachy grywano dla relaksu, towarzysko i, jak wiemy, dla pieniędzy. Angielski franciszkanin Mikołaj Trevet podaje, że miłośnikiem szachów był król
Edward I, panujący w ostatniej ćwierci XIII stulecia. Czy był on dobrym szachistą, tak dobrym jak miłośnikiem tego sportu? Chyba niezbyt, bo ze źródeł dowiadujemy się, że z królewskiej szkatuły wielokroć wypłacano spore sumy na poczet przegranych przez władcę partii. Kronikarz opisał zdarzenie, do którego doszło podczas partii szachów z udziałem króla i jednego z jego rycerzy. I tu będziemy mieli przykład, jak niebezpieczna to jest gra. Podczas gry od sufitu komnaty, w której prowadzili swój szachowy dyskurs, miał się oderwać wielki głaz, który spadł i zmiażdżył rycerza grającego z królem. Wiarygodność tej historii niestety nie sposób zweryfikować. Szachy też związane były z inną sytuacją kryminalną. Otóż z zabójstwem szkockiego króla Jakuba I. Tutaj mamy do czynienia z przełomem XIV i XV wieku. Według kronikarza król po kolacji zasiadł do partii szachów ze swoim szambelanem. Po chwilowym wyjściu z komnaty szambelana wtargnęli do niej uzbrojeni napastnicy i zamordowali króla siedzącego przy szachownicy. Inna, mniej romantyczna wersja mówi, że zamordowano króla Jakuba, gdy uciekając z tej sytuacji utknął w rurze ściekowej i tam go dorwano, bowiem był zbyt dużej tuszy. Jednym z największych zwolenników ówczesnych czasów, zwolenników gry w szachy, był król Kastylii i Leonu, Alfons X Kastylijski. To druga połowa XIII stulecia. Napisał on też i dziełko pod tytułem Księga o grach w szachy, kości i tabula. Czy był zatem w Europie władca, który nie lubił grać w szachy? Oczywiście, że tak. I to nie jeden. O tyle dziwne, że wśród zwolenników szachów przodowali Anglicy, o tyle tych, którzy byli takimi sceptykami wobec tej gry, przodowali Francuzi. Jednym z nich był król Francji Ludwik IX Święty. Nienawidził on wszelkich gier hazardowych, a za takie uważał również szachy. W 1254 roku wydał nawet zarządzenie zakazujące gry w szachy, tabula i kości i nakazał zamknąć nawet warsztaty wyrabiające bierki szachowe. Tutaj muszę dodać może, że już wspomniane kilkakrotnie, tabula to odmiana współczesnego triktraka. W 1256 roku tenże sam król zagroził infamią wszystkim, którzy będą grać w kości. Z drugiej strony tenże sam król Ludwik podczas krucjaty do Tunisu miał przyjąć od sułtana tunezyjskiego zestaw do gry w szachy wykonany ze złota i górskiego kryształu. Proszę Państwa, czegoś się nie robi w dyplomacji. I to jeszcze w przypadku tak drogocennego zestawu. Przeciwnikiem szachów był również syn Ludwika, Filip III Święty, a także jego następca Karol V Mądry, który zabronił i to wielokrotnie w swoich ordonansach gier hazardowych. A jak zatem było w Polsce? Wspomniałem już, że statuty Kazimierza Wielkiego bardzo ograniczały grę, również gry hazardowe, również i w szachy. Kazimierz Wielki swój stosunek do tych gier oczywiście już określił. Niemniej potępiając gry hazardowe, gry dla zysku, akceptował je, gdy były uprawiane dla rozrywki i dla ćwiczenia umysłu. Sam Kazimierz zapewne często grywał w szachy i w kości.
powszechna to rozrywka była wszak. Mogły temu sprzyjać też jego kontakty dyplomatyczne z Andegawenami, którzy byli znani ze swojego zamiłowania między innymi do szachów. Karol Robert I z Andegawenów na tronie węgierskim z okazji spotkania w 1330 roku w Wyszehradzie z Janem Luksemburskim podarował królowi czeskiemu zestaw do gry w szachy, w którym szachownice wykonano z jaspisu i szafiru, a piony ze złota i szlachetnych kamieni. Zamiłowanie do gier przejął również jego syn Ludwik Andegaweński, który w obozie wojskowym pod Wrocławiem w 1364 roku, jak kronikarz śląski zapisał, miał grać w kości i szachy i przegrał z Wilhelmem IV, hrabią Flandrii, ogromną na ówczesne czasy sumę 600 florenów. Gry w szachy i w kości należały również do ulubionych rozrywek Jagiellonów. W szachy grywał król Jagiełło oraz wielki książę litewski Witold. Długoż pisał, że Witold uwielbiał dwie rzeczy – polowanie i grę w szachy. Grywał jednak tylko raz na jakiś czas, gdyż uważał, że częste oddawanie się rozrywkom szachowym jest szkodliwe i prowadzi do zaniedbywania spraw państwowych. Wielkimi miłośnikami szachów byli za to Kazimierz Jagiellończyk i Zygmunt I Stary. Rachunki królewicza Zygmunta informują, że podczas swego pobytu na dworze węgierskim u swojego brata Władysława, co było w latach 1498-1501, królewicz namiętnie oddawał się grze w szachy i sporo przegrał. Podskarbi dworu Zygmunta Krzysztof Szydłowiecki zanotował, że tylko w 1500 roku szachownica królewska wymagała dwukrotnej naprawy. Każda z nich kosztowała 5 węgierskich dukatów. Chyba wobec tego te rundy były gorące, jeśli szachownica ulegała tak częstym uszkodzeniom. W lutym 1501 roku zakupiono zaś dla królewicza Zygmunta 33 piony do gry wykonane z drzewa cisowego. Ze źródeł dowiadujemy się też, że królewicz Zygmunt często grywał w szachy i kości na pieniądze. Robił to zaś, jak zapisano, po obiedzie lub wieczorem, zawsze po kolacji. Była więc to pewnego rodzaju forma relaksu. Schyłek średniowiecza, początek okresu nowożytnego, renesans, sprawił, że szachy stały się już mniej sportem, zajęciem zakazanym, mniej identyfikowanym z hazardem. Swoją drogą warto by było tutaj jeszcze wskazać już na końcu, że owo słowo hazard, tak utrwalone w naszej kulturze, pochodzi z arabskiego az-hazar, czyli kostka do gry. A że kosterów lub kostyrów było w przeszłości bardzo dużo, przegrywali oni ogromne sumy, stąd też i częste, przynajmniej w polskich, średniowiecznych, nowożytnych nazwach, czy to przezwiska, czy też przechodzące często w nazwiska owi kosterowie czy kostyrowie. Ale wracając już do XVI stulecia, przedstawiam Państwu Marco Girolamo Widę, włoskiego humanistę, poetę, biskupa Alby,
który napisał traktat Scaccia Ludus. Pierwotnie po łacinie, szybko zostało to przełożone na włoski, a później już poszło lawiną i na przykład przełożono też na angielski. Ale ów Marco Girolamo Vida stał się wzorem właśnie dla wspomnianego przez pana profesora tutaj traktatu heroikomicznego poematu Szachy. Tyle, że o ile nasz Włoch mecz szachowy umieścił na wśród bogów Olimpu, o tyle Jan z Czarnolasu zszedł na ziemię i opisał zacięte rozgrywki dworskie w tle intrygi miłosnej.